Jestem w Łodzi na ulicy Piłsudskiego. Za chwileczkę, tylko poczekajcie, niech ja się tutaj rozeznam, w którym miejscu. Będę skręcał w prawo i mamy tam miejsce, którym będąc dzisiaj, chwilę temu, muszę powiedzieć mocno, ale to mocno się pogubiłem. To jest chyba nawet tutaj. Skręcam tutaj w prawo. To jest Auchan, Centrum Handlowe Tulipan. Strefa ruchu. Zwróćmy uwagę. Droga dwukierunkowa. Wygląda na to, że tutaj mogę skręcić w lewo. Super. Jadę tu w lewo. Czy mogę tu pojechać w prawo? Wygląda na to, że mogę tu pojechać w prawo. Rewelacja. Wszystko super. Można powiedzieć, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Tylko teraz zwróćmy uwagę na jedną prostą rzecz. Obrócę się teraz ładnie tutaj po parkingu. Jadę sobie z powrotem. Czy tu mam jakieś oznakowanie, że tu nie mam prawa jechać w tą stronę? Absolutnie żadnego, bo jadąc przeciwka, w tamtą alejkę wjechać mi nie wolno było. Czyli z tej wyjeżdżam. I zwróćmy uwagę. Jaką mamy przed nami w tym miejscu ciągłą linię? Pojedynczą. Pojedyncza linia ciągła, co mi sugeruje, że jestem na drodze jednokierunkowej. Tymczasem przed chwilą z przeciwnego kierunku wjechałem sobie zupełnie bezproblemowo. I w którym momencie ja w tym miejscu jestem pod prąd? Ktoś mi to powie? Czy jestem pod prąd teraz? Czy jestem pod prąd przyjeżdżając tutaj od Piłsudskiego? Taki, bym powiedział, znalazłem sobie absurd na terenie Łodzi.